Na program zaprasza Regionalne Centrum Animacji Kultury. W tym roku wyjątkowo finał wojewódzkiego lubuskiego konkursu recytatorskiego w ramach ProArte 2020 odbywał się online. Mimo że wykonawcy nie mogli usłyszeć owacji publiczności, to frekwencja dopisała. W tym roku po raz pierwszy lubuski konkurs recytatorski programu promocji twórczości dzieci i młodzieży ProArte przyjął formułę online ze względu na panującą pandemię. Otrzymaliśmy 77 nagrań konkursowych ze wszystkich powiatów, w których odbyły się przeglądy. Cieszy nas niezmiernie, że tak dużym zainteresowaniem mimo wszystko cieszył się tegoroczny konkurs. Zainteresowani to uczniowie podstawówek od pierwszej do ósmej klasy. Formuła online z pewnością pomogła im zniwelować tremę, dzięki czemu Rada Artystyczna mogła w pełni docenić dojrzałość przekazu. To nie tylko estradowy występ, bo chce się podobać, tylko podjęcie rozmowy o czymś ważnym, co jest dla mnie ważne w tym momencie. Mówię tekstem poety, mówię tekstem prozaika, ale wypowiadam swoje ważne dla siebie kwestie. Młodzi recytatorzy sięgali po poezję i prozę, od klasyki po niszowe pozycje. Różnorodność to na pewno atut tegorocznej edycji, choć wśród poetów młodzież ma swoich faworytów. Bardzo często też się pojawiał Baczyński, poezja taka bardziej poważna, klasyczna, traktująca poważniejszych takich naprawdę istotnych kwestiach, które można by myśleć, że dzisiaj dzieci tak bardzo nie zajmuje. A okazuje się, że dobra poezja przemawia dziś do wszystkich. Przemawia i to masowo, bo w przeglądach powiatowych wzięło udział prawie 700 uczestników z całego województwa lubuskiego. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie. Długo pyta, panie chrząszczu, po co pan tak brzęczy w gąszczu? O brzęczeniu podczas finału nie było mowy. Rada Artystyczna zwróciła uwagę na poprawną dykcję uczestników. Udało nam się wyłonić dosyć dużo dzieci, które naprawdę osadziły się pięknie w tekście, w mowie ojczystej, z piękną dykcją. Kontrolowały emocje, tak żeby to słuchacz był wzruszony. Za te wzruszenia właśnie bardzo dziękujemy. Życzymy scenicznych sukcesów i mamy nadzieję, że w przyszłym roku z młodymi recytatorami spotkamy się osobiście.